Cześć, siemanko, ja jestem Mix, a dzisiaj będziemy sobie grali w Bed Wars. Ale jak zginę, to będę musiał obudować jedną warstwę. Będę jedną warstwę, więc widzimy się na arenie. I cześć już, więc jesteśmy na arenie. W ogóle pamiętajcie, nie bądźcie debilami. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, lajka do góry oczywiście. I no. Na razie jedną warstwę wełny. Może jeszcze trochę utrudnię to. Ale lepiej być bezpiecznym niż niebezpiecznym. Jakby wiecie. Może ktoś będzie się mnie bał. Tylko. A w ogóle jestem nierozgrzany widzowie, więc. Nie piszcie w komentarzach, że jestem słaba. Bo się dopiero też co obudziłem. Ale klocek był pośledzony. Co jest? Nie mam pytań. Jak? Ale klocek był pośledzony. Ty, no właśnie, zginąłem. Zapomniałem totali. Cyk, 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 cyk. I trzeba obudować bedę. Tylko, że najgorzej, jak ktoś się wkopie w tego bedę. To wtedy najgorzej. Dobra, skoczyłem. Chłop i tak jest nieżywy. Witolec. Nawet chyba z drewna. Tego tam trzeba rozwalić. Teraz jak się kasnął, to tym bardziej można porozwalić. A, no fajnie. Nie, dobra, do bezpieczeństwa też chcę to wezwać. Przyzorny zawsze ubezpieczony. To jest zielony, a on i tak nie ma beda. Ty, ja chyba zginę. Nie. No nie, trzeba budować beda najgorzej. No ale challenge to challenge. Tylko jeszcze trzeba trochę złota sobie. Jeszcze jedno złoto. Dobra. Zarąbiście. Ja myślę, że nie będę was zanudzać i widzimy się, jak obuduję tego oto i beda. Dobra, więc beda już obudowałem. Tak to i on się prezentuje. Więc lecimy. Kto tam jest? Chyba niebieski. Tak, to jest tam niebieski. Lecimy teraz do zielonego. Ja myślę, że nie będę was tutaj zanudzać. I... A nie, dobra. Jak to jest blisko, więc... No. No nie, no zauważył mnie. Co za śmieć. Ta SSS. On chce. Dobra.
raczej mnie wywoli. No nie lubię takich ludzi właśnie. Co jak zrobię zdjęcie, to od razu. Ale se zrobił. Pierwszy mój SS z widzą. Ale deadwin, więc kolejny. No to znów się widzimy, jak obudowałem tego beda. I już obudowałem tego beda. Oto ja się tak prezentuję. Pokażę wam, żeby nie było, że was oszukuję. No, ze staku wełny 14 wełny mi zostało, no to raczej nie za dużo, nie? Nic nie. On się przestraszył, że mam taką budowę i idzie kupić tulce na marne. Kurde, zarąbu. Najgorzej na świecie. Dobra, na pobedzie. Jak się przestraszyłem, widzowie. Jak się przestraszyłem. Co jest? Spadł chyba. Co za chłop. Ale zginąłem, więc kolejna warstwa. Raczej to się... Będę tutaj mieć 1000 takich warstw. Czekajcie, widzowie. Czekajcie, widzowie. Trzeba chłopa pokonać najpierw. Trzeba najpierw chłopa pokonać. O, panie. Dobra. Widzimy się raczej. Obuduję tego całego beda. Jeszcze jedną warstwę. No to się widzimy wtedy. Czyszczę już. A więc już dobudowałem. Już zrobiłem tego całego beda. I dobudowałem tą jedną warstwę, co trzeba było zrobić. Więc teraz trzeba zrobić arenę. Mam nadzieję, że uinka. Że on ma już jak są zbroje, więc nie jest za fajnie. O panie, ale spieprzyłem. Siema, Eniu. Co robiliście? Widzicie, widzowie? To trzeba robić, tylko że... Teraz to ja muszę tak zbierać wełnę. I tam jakoś doskoczyć. Ty, ja mam już trapa na chłopa. Patrzcie to, widzowie. On też na mnie zrobił trapa. I też sobie kupię jak sobie zbroję. Arion Sol 1. On się tego raczej nie spodziewał. Nie będzie wiedział raczej, kiedy skoczyć. Zresztą zobaczycie, widzę. Ja wyzuczę na wszelki wypadek. Bo wiecie, jak to widzowie jest. Czasami chłop coś zrobi. Nie wiadomo jak. Gdyś on fireboli zrzuci. I TNT. Wiedziałem. A to czas zabezpierniczać. Dobra, szybka strefka i giniemy. Kurze, ile on ma tych TNT, bo ja... No, o panie. Nie, no chłop idzie do domu. Wywalaj. Z takimi ludźmi to ja się... No i GG. Dobra. Nie wiem, czy kolejna brudka. Nie. Dobra. Myślę, że czas skończyć ten odcinek. Pamiętajcie, nie bądźcie debilami. Zostawcie suba z dzwoneczkiem. Lajka też zostawcie. I dzwoneczka też zostawcie. I no. A już się żegnam i... Cześć, cześć.